Wiecie, co jeszcze sobie oglądam? To już nie jest psychologiczne, to jest takie bardziej historyczno-społeczne. Koleś się nazywa Kaiser Bauch i naprawdę polecam ten kanał. To jest Czech nagrywający po angielsku na tematy demografii. To jest... Mua. To jest kanał o historii, natomiast jest to historia często bardzo współczesna i historia przez perspektywę demografii. Czyli jak się zmienia demografia różnych państw i jak to, i z czego to wynika i do czego to prowadzi. I to w zasadzie jest też częściowo kanał na temat przewidywania przyszłości, co też jest spoko. Jako, że jest Czechem, to czasami wspomina Polskę, zgadza się, Polska, Polacy mówią o nas. Nagrał na przykład demografia krajów wyszehradzkich, czyli właśnie Polska, Węgry, Czechy. To jest ciekawe. Też słyszeć różne rzeczy na temat Polski, ale też różnych innych krajów. Na przykład ostatnio nagrał 40-minutowy film na temat historii Czech i Słowacji, takich bardziej w XX wieku, ale też z nawiązaniem do starych i takim... Wow, po tym filmie wydaje mi się, że mam naprawdę już jakieś zrozumienie, jak Czesi i Słowacy widzą się wzajemnie. Jakby z czym się je czeskość i słowackość, gdyż opowiada o różnicach między Czechami i Słowakami, z czego one się biorą, wyjaśnia kontekst historyczny, to jest świetne. And because he speaks English like this, it is often quite easy to understand what he is saying, because his accent is kinda similar to Polish one. If you catch my drift, mate. Także, no nie wiem, czy to są osoby, które interesują się takimi tematami. Mnie to bardzo ciekawi. Jest to kanał, który bardzo lubię sobie oglądać i widziałem chyba już wszystkie filmy. Nie wiem, czy każdy widziałem, na pewno widziałem większość. Kaiser Bauch. Polska górą, jest to Polsce? Tak, on czasami właśnie wspomina Polskę, bo czasami nawiązuje do Czech. Skupia się dużo na Europie ogólnie. Nagrywa też o innych krajach, nagrał ciekawy na przykład film niedawno o południowej Afryce i opowiada historię kraju Republiki Południowej Afryki. Opowiadał o apartheidzie, bo nie wiem, czy kojarzycie, tam panował jakby systemowy rasizm do niedawna, że czarni i biali byli rozdzielani mocno, ale on wyjaśniał, od czego się to zaczęło, jak to było, że to się skończyło, jaka była dalsza konsekwencja. I o ile apartheid był zły, to masz takie po obejrzeniu tego filmu, teraz jest niewiele lepiej. Nie? Głównie dlatego, że ludzie, którzy często biorą się za naprawianie świata, to już jest moja opinia, ale często ludzie, którzy biorą się za naprawianie świata, trochę za bardzo polegają na tym, że mają dobre intencje, a trochę za mało na tym, że mają dobre metody. Zauważam przynajmniej częsty motyw, jeśli chodzi o to, czemu świat jest taki, a nie inny. Czemu wszyscy chcą dobrze, a ostatecznie jakoś nie zawsze jest dobrze. I to jest film o tym też między innymi. Też mi się to podoba, że pokazuje to w taki też nie czarno-biały gra słów na sposób. Więc no polecam, wysłałem wam tam linka. Kaiser Bauch, no możecie obejrzeć jakiś jeden jego film, który was zainteresuje. Może się wam spodoba. Tymczasem polubione filmy. Sureaktor, 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 hymn polski! Reaktor. Najważniejsze, że hymn. Hymn polski.